I co, Damianie, dobrze to oceniasz? No dobrze, bardzo dobrze. Mamy K04 na podkładzie. Będziemy ruszać z czwartego biegu, więc myślę, że możemy zaczynać. Lecimy. No ona i tak więcej nie zrobi, znaczy wiesz, tutaj już końcówka to i tak nie będzie wyżej, co najwyżej tu jakbyś ją wymaksował gdzieś kurwa przy 5000. No to tam jeszcze 10 koni pewnie. No i to nie ma sensu, no nie? Bo znowu się zgrzeje i będzie wiesz. Przemek, turbo z RS-a też mi leży. Ale widziałeś, jak GT też eleganckie, nie? Oj kur, to kolejna pozycja, no. A słyszałem, mówiłeś, że ten, że turbo z RS-a plus STK-owy no, blok to fajne to połączenie, jest najlepszy, nie? To powiem, moim zdaniem, powiem ci osobiście, no, z taką lekkością kurwa ta auto jedzie i taką górę ma. I co, Damianie, dobrze to oceniasz? No dobrze, bardzo dobrze. Mamy K04 na podkładzie. Jest ok. 433 newty. Ile? 43 faktycznie. No. To ma newton jak RS seryjny. Bo seryjny RS ma 440. Dlatego on sprawia wrażenie, że jest mocniejszy. On tego Newta ma dowolne. No Newta! No. W STK-u to zawsze tym Newtem no, praktycznie jeździsz. Moment, jakąś... No i to masz ten taki, wiesz, można powiedzieć zakres fajna, użytecznych... Fajna charakterystyka diesla. No. Diesla w benzynie. No. Taki szybko wstaje, szybko opada, nie? Ale no to turbinka. Ale słuchaj, no jakby nie patrzeć, to mówię, widzisz. Popatrz, jak moc generuje, więc tutaj można go trochę ciągnąć, nie? Do tych, tak standardowo, 5500, nie? Jak mogliście zobaczyć, praca Damiana zaskutkowała genialnym wynikiem w postaci 270 koni i 450 Nm na benzynie. Na gazie ten wynik jest praktycznie taki sam. Projekt Stage 2 Focusa możemy zatem uznać za zakończony. Dodatkowo samochód został poddany korekcji lakieru oraz zostały zmienione całe koła. Opony, na jakie postawiłem, to Sport Contact 7 od Continentala, ponieważ uważam, że do mocnej ośki jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy wybór. Również w ramach wsparcia całego projektu Japan Racing dołożył swoją cegiełkę, przez co udało się kupić felgi na bardzo atrakcyjnych warunkach. Na koniec zostawiłem wisienkę na torcie, zmierzymy sobie czas 100-200. No to co, dokonamy sobie teraz pomiaru czasu, w jakim Focus pokona dystans 100-200. Niespełna rok temu razem z Dawidem nagrywaliśmy odcinek, gdzie porównywaliśmy mojego Focusa jeszcze wtedy seryjnego do jego Fiesty MK8 ST. Wtedy Focus bodajże, z tego co pamiętam, zrobił czas na poziomie 20 sekund i 50 setnych. Także co, no pomiaru będziemy dokonywać oczywiście na benzynie. Nie pozostaje nic innego, jak po prostu dokonać pomiaru, także lecimy. Będziemy ruszać z czwartego biegu, więc myślę, że możemy zaczynać. Lecimy. Mamy 15 sekund 45 setnych, więc różnica jest, można powiedzieć, na poziomie około 5 sekund, więc myślę, że jest to naprawdę całkiem przyzwoity wynik. No więc co, tak jak wspomniałem wcześniej, tą wisienką na torcie właśnie był ten pomiar, który przed chwilą mieliście okazję zobaczyć. Ja jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego, jak samochód jeździ, bo jest to naprawdę totalnie, jak ja to powtarzam, no inny samochód niż był wcześniej, totalnie inne odczucia. Tego Newta przede wszystkim czuć po tym silniku, jak on się wkręca, więc jest wszystko w jak najlepszym porządku, tak jak powinno być, więc jestem bardzo zadowolony. No i w tym momencie się po prostu z Wami pożegnam. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli na naszym kanale jeszcze oglądać. Jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnych. Strzała!